skoro przyjechałem, to chciałbym chociaż kilka słów powiedzieć, tym bardziej, że rozmawiacie Państwo o różnych rzeczach, które wymagają komentarza, a też mam swoje pewne poglądy i próbowałem o tym kiedyś pisać. Sprawa pierwsza to ta dyskusja, którą Pani Milena rozpoczęła na temat wojny domowej, a Pan Tomasz próbował to Państwu jakoś klarownie również wytłumaczyć. Kilka lat temu, kiedy pisałem książkę na temat dziejów rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który przez jakiś czas z konieczności przebywał poza granicami kraju, o tym rządzie do 1944 roku mówiono, oni zresztą sami o sobie tak mówili, że jest to rząd walki. Po 1944, po dymisji Stanisława Mikołajczyka i po powołaniu gabinetu Tomasza Arciszewskiego zaczęto mówić o tym rządzie, że to jest rząd oporu narodowego. I ja myślę, że gdybyśmy próbowali zastosować określenie na temat tego, co działo się w Polsce po zakończeniu wojny, myślę, że z czystym sumieniem moglibyśmy użyć określenia, że to jest opór narodowy. Opór przeciwko przede wszystkim Sowietom, a z drugiej strony opór przeciwko władzom komunistycznym. Kiedy powstawał tom na temat 10-letniego dorobku naukowego Instytutu Pamięci Narodowej, ja zaproponowałem w zamian za wojnę domową określenie wojna obronna. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, czy to jest złe rozwiązanie. Niemniej jednak wojna obronna w tym wypadku w powiązaniu z oporem narodowym oddaje charakter tego, co działo się w Polsce przynajmniej w latach 1944-45. No, trudno mi tutaj drugą datę znaleźć, ale myślę, że do końca lat 40. Na pewno. To sprawa pierwsza. Sprawa druga to, o czym mówił pan dr Dariusz Rogut i o czym pani Milena też wspominała w swojej wypowiedzi, to znaczy taki charakter lokalny bohatera. Wiadomo, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Danielach tutaj jest znany, tu prowadzi swoje akcje, tu wymierza kary. Tylko jest jeden problem, mianowicie w jego biografii ja doszukuję się kilku wydarzeń, które uczynią z Danielaka postać o charakterze ogólnopolskim. Gdybyśmy rzeczywiście zapytali naszych kolegów badających drugą konspirację w Białymstoku, w Lublinie, w Rzeszowie, czy na Warszawie, czy kojarzą nazwisko Ludwika Danielaka, może pan Poleszak, być może byłby w stanie określić, kim był Danielak. Pozostali najprawdopodobniej nie potrafiliby tego uczynić z prostej przyczyny. No, był wprawdzie oficerem, niemniej jednak jego nazwisko dotychczas w środkach masowego przekazu ogólnopolskich specjalnie się nie przebiło i być może dopiero kiedy powstanie taka wspólna, duża monografia dotycząca drugiej konspiracji i to nazwisko zaistnieje w dyskursie ogólnopolskim ponad regionalnym. Niemniej jednak są dwa wydarzenia, które w moim przekonaniu już w tej chwili wprowadzają Ludwika Danielaka do ogólnopolskiego panteonu znanych postaci drugiej konspiracji. To przede wszystkim sprawa pierwsza. To, że wytrwał do 1954 roku. Ja wiem, że były wypadki, że żołnierze z drugiej konspiracji wytrwali dłużej. Chociażby Józef Franczak Lale, który się ukrywał do 1963 roku. Niemniej jednak data 1954 roku jest taką datą przyjmowaną przez badaczy drugiej konspiracji za określenie, że to są ostatni leśni. Czyli Danielak wpisuje się tutaj do tej cezury połowy lat 50., 54 rok. I to jest jakby pierwsza rzecz, o której warto pamiętać. No i druga, to jest moment wykonania kary śmierci, sierpień 1955 roku. Z tego co pamiętam, a zajmuję się historią więziennictwa polskiego i również wykonywanych wyroków śmierci w zakładach karnych przed 56 rokiem, to Danielak był jednym z ostatnich rozstrzelanych żołnierzy
czy żołnierzy, na których wykonano wyrok śmierci w polskich zakładach karnych przed 1956 rokiem. Był trzecim od końca. Po nim tylko zamordowano jeszcze dwóch innych żołnierzy, jednego w Białymstoku, jednego na Zamku Lubelskim. Także to jest ta kolejna rzecz, która jakby go wprowadza do ogólnopolskiego dyskursu i o tym warto pamiętać. Ja żałuję, że nie zwróciłem na to uwagi pani Milenie, chociaż może mówiłem, tylko że już nie pamiętam, kiedy czytałem maszynopis pani pracy, że gdzieś można byłoby ten wątek mocniej zasygnalizować. Jeszcze jedna rzecz, o czym też tu już dzisiaj była mowa, to znaczy system kar, który był stosowany przez żołnierzy drugiej konspiracji. Pan Tomasz mówił tutaj o karze śmierci, o pewnej gradacji, kogo można, czy kogo na kim wykonywano wyroki śmierci, kto tym wyrokom nie był poddawany. Ja chciałbym tylko państwu przypomnieć, że druga konspiracja jakby adoptowała w okresie powojennym wymiar kar stosowanych przez polskie państwo podziemne w okresie II wojny światowej. I on był konsekwentnie stosowany. Pierwsza to była nagana lub upomnienie i to stosowano z tego co wiem i nawet tutaj w tym regionie. Druga, ona już nie była stosowana, to była kara infamii, czyli takiego lekceważenia, nie podejmowania rozmów, bagatelizowania osoby, ale dwie kolejne już były stosowane. To jest kara chłosty, która w czasie wojny była stosowana jako taka kara tuż przed wykonaniem wyroku śmierci. To jest ostatni sygnał, że jest coś niedobrego, że jeżeli się nie zmienisz, to zapłacisz większą cenę. I ta kara chłosty była stosowana przez Ludwika Danielaka. On sobie nawet sam wykonywał taką karę z tego, co pamiętam z lektury pani książki. I ta czwarta kara śmierci. Także i to było jakby kontynuowanie czegoś, co wypracowało polskie państwo podziemne w latach 1939-45. Jak mniemam, Ludwik Danielak był jakby kontynuatorem tego polskiego państwa podziemnego, tak jak rząd Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie był kontynuatorem prawowitych władz Rzeczypospolitej. Dziękuję.